Będę odkręcał drążek kierowniczy od maglownicy. Tu mam ładne podejście na jakieś szczypce hydrauliczne czy coś w tym stylu, ale przetestuję sobie taki ściągacz. Pierwszy raz tego będę używał. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Ściągacz wygląda tak. I tutaj ma wejście normalnie na kwadrat od grzechotki. Zaraz kręcamy. Zakładamy. Gdzieś tam pewnie w specyfikacjach można sobie sprawdzić, jaka to jest wielkość, ale myślę, że do większości osobówek starczy. Nie dokręcam jakoś mocno, mam nadzieję, że powinno puścić. Bierzemy sobie grzechotkę z przeduszką. Nie, możemy... Aha, nie, tu jest na średni jednak. Tak, tu jest na troszkę mniejszy kwadrat, więc trzeba zastosować redukcję. No i samą grzechotką. No i sprawdzamy, ciągniemy. Działa. Drążek odkręcony. Pewnie zdarzą się auta, że nie będzie gdzie zastosować tego ściągacza, jak maglownica będzie w aucie, ale myślę, że w większości da radę nim podejść, bo zazwyczaj jest nam troszkę miejsca. A to chodzi tylko, żeby zluzować. Wiadomo, potem można go odkręcić i już sobie ręcznie to dalej. Więc urządzenie na plus.